Kalmar się wkurzył. Jeszcze do końca nie wiem za co i na kogo, ale wiecie co, to jest Kalmar. On się może zdenerwować dosłownie na każdego, a tutaj z pewnością nie wygląda, jakby był zadowolony ze swojego życia. Jeszcze ten klarnet w jego matce jest naprawdę niepokojący. Chociaż szczerze powiedziawszy, bardziej niepokojące jest to, że Patryk zgubił gdzieś swoją drugą połówkę i nie mówi wcale o SpongeBobie, tylko o jego nogach. Przekonajmy się zaraz, o co tutaj chodzi. Pomyślmy razem z tym Disneyowskie, to jest Sinister Squidward, czyli po prostu już mu żyłka pękła. Dosłownie. I mam dla was dobrą wiadomość, ponieważ w przyszłym tygodniu pojawi się odcinek z tego, na co wszyscy od paru lat czekali. I wcale nie chodzi o Sons of the Forest, ale o coś innego. Coś, co już obiecałem tyle razy. Ale to będzie. I kto na to czeka? I kto wie, co to będzie? Po pierwsze strzela łapę w górę, a po drugie pisze w komentarzu: Gąbka, a teraz rozpocznijmy. Typowy dzień życia z Kalmara, który wstaje o godzinie 8. I to jest dosyć... To jest późno, bym powiedział, chciałem powiedzieć wcześniej, ale spóźno. Nazywam się Squidward i nienawidzę swojego życia. Codziennie budzę się, idę do pracy i wracam do domu. Nic się nie zmienia. I myślę o tym, żeby spaść z rowerka. Ale jeszcze bardziej myślę o tym, żeby pozbyć się wszystkich tych, których nienawidzę. Nie znoszę tej pracy. I don't care anymore. I'm going to kill all these people. Czy ja dobrze widziałem na kasie to, co widziałem? Więc tak, zostaliśmy w tym momencie złym Squidwardem. Ale powiem wam szczerze, że grafika w tej grze jest niesamowita. Mamy kałacha. Ale może zacznijmy zabijać ludzi burgerem. Smacznego! Otwórz usta! O, otworzył. Nie spodziewałem się tego. Z nim jest coś nie tak. Myślę, że... Nie spodziewałem się tak naprawdę. Ej! Przypomina mi się pewna misja. Dobrze widziałem to, co widziałem. Czas zabić pana kraba. Czekajcie, ja muszę się... Ej! A, po drabinie możemy gdzieś wejść. Dobra. Wchodzimy go. To jest zamknięte. I gdzieś został ukryty klucz. Sorka, to będzie raczej trzeba spamować E wszędzie, żeby to odnaleźć. O! Nawet znalazłem szybko ten klucz. Więc pora przejść na ostateczne rozliczenie z panem krabem, który już chyba wyszedł jako pierwszy. Albo i nie. Tik, tak, tik, tak, tik, tak. To było ostatnie twoje, panie Areczku, w życiu. Albo i nie. To nie jest pistolet. To jest karabin. Przez chwilę myślałem, czy to nie jest stworzone z sztuczną inteligencją, ale... Ale to są chyba wycięte fragmenty z oryginalnego serialu. Właśnie, cofnęliśmy się w czasie. Nasz budzik był wcześniej na 8, a teraz jest za 5:05. Widzicie? Skalmar cofnął się w czasie. To jest inne uniwersum Bikini Dolnego. Czy to jest muzyka z prawami autorskimi? To był dopiero początek. To było intro. Ten klarnet wydaje się z siebie coś więcej niż dźwięk. Breaking news: a mass shooting happened today at Krusty Krabs. The perpetrator, Squidward Tentacles, has somehow managed to escape law enforcement and has kidnapped his neighbors, SpongeBob and Patrick. Napisy na dole? The Bikini Bottom police have reported that he is currently holding the two of them hostage and has SpongeBob tried to kill them. Osoby w trakcie swojego testu egzaminacyjnego na prawo jazdy. Has reported an increase in sales. Czemu to czytasz? Incident. I cannot believe Squidward did something this bad. I should go find SpongeBob and Patrick and help them. I hope I don't have to kill Squidward. Co tu się dzieje?
Myślałem, że będziemy grali Patrykiem albo SpongeBobem, ale... Najwidoczniej nie. Czas odnaleźć na początek... Patryka i... SpongeBoba. O ile wcześniej nie dopadł ich. Skalmar. Słyszę ten dziwny dźwięk tam. Co tam się dzieje? Na pewno coś się kręci. I coś z Patrykiem się dzieje złego. Może jednak zostawmy go jego zabawą. Dobrze, to jest podpisane. Słyszę dziwny dźwięk gdzieś w tle. Tak jakby to był Skalmar. Wszędzie poznam jego przysypujące się. Sorry, dzisiaj mam nierozgrzany język. Jego przystawki, które przystają się do podłogi, kiedy chodzi. Jest szybki. Ale chyba go zgubiłem. Mamy łom, moi drodzy. To jest ważna rzecz. Bo będziemy mogli prawdopodobnie uratować Patryka, jeżeli nie jest za późno. Są też korki, ale do nich... O! Niby taki... Ale z drugiej strony... Jest dosyć... Ciche z daleka. Mam nadzieję, że zdążyliśmy. Zanim to się stało. Gniazdko? Nie działa gniazdko! Jak ja mam to wyłączyć? Patryk! Patryk, możesz mi pomóc? Bo tak nie do końca wiem. Otworzyliśmy przynajmniej drzwi. To jest ważne. Śmierć. Możesz przestać się za chwilę? Jestem tutaj zajęty szukaniem kodu. Fui? Fan? Szukamy chyba kodu do tego przełącznika różnicowego. No wyciągnij wtyczkę po prostu. No nie wyciągniemy wtyczki najwidoczniej. Dobra, nie przeszkadzam ci dalej. Kaczuszka. Nic nam nie pomoże raczej, nie tym razem. W kiblu nie wygląda na to, żeby coś było. Grunt, że Squidward nie ma swojego kałaszka. Finally, I'm free! Nareszcie jestem wolny! To możemy już wyjść, proszę. Wystarczyło to rozwalić, ja od razu myślałem o tym, tylko mówię, to będzie zbyt proste. Sandy, thank you for saving me. Dziękuję, że mnie uratowałaś. Let's get you out of here. Musimy się stąd wydostać. Let's go. Idziemy. Did you see SpongeBob? I think I did. SpongeBob? Took him to the living room. SpongeBob jest... W salonie? Przez chwilę byliśmy tam, nic tam nie było, dobra. Musimy go wyprowadzić... do wyjścia. Misje tego typu. Czy ty możesz zacząć biec? Ja wiem, że masz ranę, ale... To nic nie da! Im szybciej stąd wyjdziesz, tym będzie lepiej dla ciebie, zaufaj mi. Tu masz wyjście jak coś. Widzisz? Tu. Tu, chodź. I dalej powoli wychodzi, tak żeby nikt go nie usłyszał. Misje eskortujące. Moje ulubione. Zobaczmy w takim razie, czy... Coś tam jest? Hej, widziałeś gdzieś może SpongeBoba? Wydaje mi się, że nie widział. Może ta ryba coś wie? To jest podejrzane. Albo... Nie? Nie, no coś tutaj nie gra, ewidentnie.
Dobra, czy ja tu się mogę tylko schować? Coś mi tutaj nie bangla. To się nie otworzyło? Nie, nie otworzyło się. Może pilot? Nie no, korki przecież wyłączyłem. Przynajmniej część. Przecież tutaj nic nie ma. Ta ryba wygląda, jakby jej z pyska leciał dym. Najgorsze jest to, że później nie wiadomo, który klawisz nacisnąć, ale tutaj nic nie ma. O. Albo mamy się tu schować? Może? Ja myślę, że on przyjdzie, usiądzie na tym fotelu teraz. Nie mam pomysłu, co teraz zrobić. Ewentualnie jeszcze coś z tym? Tu jest przejście tajne. Co jest? Jak ja tego nie zauważyłem? Dobra, czyli... Tu prawdopodobnie jesteśmy bezpieczni, bo on tutaj nie ma jak przejść, bo tam na dole było takie przejście, które... za dużo nam nie dał. Przynajmniej na razie. Bo jest zamknięte. Ale... tu się wszystko może wydarzyć. O! Kaczuszka. Woda jeszcze ciepła. Nie! Tylko nie Gary! Zabili Garego! To jest za dużo dla mnie. O wiele za dużo. Poszukajmy SpongeBoba. Już razem tak się więcej śmiać nie będą. SpongeBob? O, wstałeś. Hey, Danny, did you come to help me? Yes, SpongeBob. Przyszedłem ci pomóc. What is this machine? How the fuck should I know? Squidward, put me in it. And I think it's gonna split me in half. Sandy cheeks. I'm coming to clap those cheeks. He's coming, jak mam cię uwolnić? To skąd mam wiedzieć? Closet. SpongeBob, get ready to die. Squidward, no. Please, I will do anything if you let me go. Squids don't have dicks. Get fucked, SpongeBob. Ta gra jest posrata. Bezpieczniki? Nie oblewać wodą. To już wiem już po co mamy iść, dobra? Tam jeszcze nie zejdziemy. Gary, dasz mi Michę? Nie dasz mi Michę, oczywiście, że nie. Przydałoby się coś. Czy moglibyśmy zebrać trochę wody? Widziałeś coś? Może nie widział. Dop. Bu! Yo! Zabójcie klarnet. Bił mi go. Cześć, jak, moment. On mi go przeciął mi coś i nagle się... dobra, może jednak obejdźmy to tędy. Chcesz się pić trochę? Chyba jednak nie. Miałem wrażenie, że to się przyspieszy jeszcze bardziej. Tu jest jeszcze jedna maszyna. Morda, jak włączyć tą drugą? Nie mam już więcej wiader. To będzie problematyczne. Miałem zapytać się Garego, czy wiecie, są jakieś wiadra jeszcze, ale... Gary raczej już nam nic nie powie.
Tu już też nic nie ma. O, dobra. Klucz francuski. Jest odpowiedzią na wszelkie pytania. Nie wchodź tu. No nie, no co za ścieżki patrolowe. Ohydne. Dobra. Czas rozkręcić tą imprezę. Chyba. O, dobra, teraz. Jeszcze brakuje, żeby teraz on się zamienił w jakąś, nie wiem, demoniczną postać. Thank you, Sandy. You saved me. You're welcome. Look, Sandy. Squidward is here. SpongeBob, you ruined my plans again. This will be the last time. It's time for me to die. Czekaj, co? Wszyscy ledwie wiedzieli, że dobrze usłyszałem. Ta gra... to symbol. To wiele mówi o naszym społeczeństwie. Do zobaczenia kolejnym razem. Do zobaczenia. Cześć.